zdrowia, szczególnie dla właścicieli małych przedsiębiorstw, no nie będę mówił małych interesów, ale małe biznesy, małe przedsiębiorstwa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w amerykański wielki biznes w zasadzie opanowuje małe miasta, no mniejsze miasta, czyli nie mówimy o tam Nowych Jorkach, Waszyngtonach czy San Francisco, tylko no takie 100 tysięcy, 200 tysięcy i tak dalej, no i mniejsze, i mniejsze. Większość ludzi, która żyje w średniej wielkości Ameryce, to zauważyła w zasadzie, że takie lokalne usługi to zaczynają znikać i zaczynają wchodzić sieciówki. No, jest taka firma Cheesecake Factory, to znaczy fabryka serników, ale to jest dosyć zmyłkowe, bo oni mają restaurację, no, na dzień dzisiejszy mają restaurację. Druga firma to jest Wegmans. No i co to znaczy? To znaczy to, że cała ta rewolucja przemysłowa, która odbyła się tam 100 lat temu, no to na dzień dzisiejszy właśnie wchodzi, gdzie się tylko da. Co to znaczy? No to znaczy, że przez długie lata Amerykanie, no ale cały świat w sumie, opiera się czy ma opory, żeby były jakaś ustandaryzowane. Ludzie śmieją się, powiedzmy, z McDonald'sa, szczególnie z amerykańskiego, no, ale trzeba sobie zdać sprawę, że lat temu, no kilkadziesiąt przed McDonald'sem, no to ludzie wozili kanapki, kiełbasy w gazetach, herbatę w butelkach z cytrynką po wódce i tego rodzaju rzeczy były. No i jeżeli jeździli, no to tam powiedzmy dostawali jakiegoś jadu kiełbasianego i tak dalej, i tak dalej. A McDonald's spowodował to, że zrobił taki standard, że ludzie, jeżeli jeździli na tych autostradach, bo to przy zjazdach na autostradach, a później zaczęli już robić na samych autostradach, restauracje dosyć tanie, no bo to nie, to w sumie McDonald's to jest bar szybkiej obsługi, to nie jest restauracja, no ale jak ludzie się zatrzymywali, no to wiedzieli, że to smakuje tak, to tyle kosztuje, powiedzmy kosztuje na autostradzie więcej niż w mieście, no bo tam są większe te opłaty i tak dalej, no ale nie było niespodzianek, nie było niespodzianek smakowych, nie było niespodzianek żołądkowych. Ludzie zawsze stanęli sobie, podróżując parę godzin, no to poszli do łazienki, umyli, ręce przeszli się i tak dalej, i tak dalej. Także taka standaryzacja pozwoliła na to, że nie było tej romantycznej niespodzianki, tak? No i teraz te cheesecake, taka masowa produkcja, taka łańcuchowa produkcja, jak oni byli w stanie zaadoptować to do restauracji? To oni zainwestowali w technologię w zasadzie, no bo to wszystko to chodzi o to, żeby jak najmniej wydać i jak najwięcej zarobić. Także przestoje pilnują, kto i kiedy, ile ludzi ma pracować, pilnują ile kucharz i wszyscy mają zamówić tego jedzenia na każdy dzień. Tak samo doprowadzili do tego, kiedy wprowadzać nowe dania do menu, no bo ludzie też czasami już są troszeczkę zmęczeni jedzeniem tego samego. I to wszystko się odbywa na poważnym poziomie, no bo odbywa się w Kalifornii, tam mają taki ośrodek badawczo-rozwojowy, no to jest kuchnia, można powiedzieć, w mieście Calabasas. I tam ludzie, fachowcy od gastronomii, przychodzą, no i gotują, najróżniejsze proponują jakieś rzeczy. No oczywiście to musi być zrobione szybko, łatwo i przyjemnie. No i jak zadecydują, co będzie robione, co będzie sprzedawane i tak dalej, no to wtedy mają dwa razy do roku też w Kalifornii, no bo tam jest ta dyrekcja. Mają spotkania tych wszystkich kucharzy, tych głównych szefów kucharskich. Przedstawiają im nowe plany, jak to ma się rozwijać, co mają robić i tak dalej. Także to jest
i skomplikowane, i nieskomplikowane, no ale pozwoliło całej tej sieciówce mieć już ponad 200 restauracji na świecie, także to jest dosyć duży rozwój. Podobne rewolucja następuje w innych usługach, powiedzmy w siłowniach i w szpitalach. 40 lat temu 86% szpitali, no to były takie po prostu niezależne szpitale. 40 lat temu, 30 lat temu zaczęły się konsolidować, no bo mówią tak, idziesz do tego lekarza, ten lekarz mówi skierowanie na to prześwietlenie, tutaj robią prześwietlenie, tam jest specjalista, tam jest co innego i wszyscy sobie rekomendowali, ludzie biegali naokoło, w lewo, w prawo i tak dalej, no to teraz zaczęła się ta koncentracja, że w zasadzie w wielu przypadkach ktoś idzie do innego budynku, cyk, 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 cyk i to wszystko przechodzi. No i też mają tą technologię, że pilnują kto ile ma czekać, gdzie co jest i tak dalej, także to wszystko jest robione błyskawicznie, nie ma tego... No jest planowanie, no ale nie jest planowanie, że ktoś ma powiedzmy jakieś schorzenie i oni mówią, że wizyta jest za 11 miesięcy. To takich cyrków w Ameryce powiedzmy nie ma. Ale dzisiaj już 60% no to w zasadzie jest w rękach firmy dla zysku. No dla zysku są to korporacje, no ale trzeba pamiętać, że też, że korporacje no to robią pieniądze dla akcjonariuszy, a akcjonariusze no to jest cała Ameryka i odkładają sobie na tą emeryturę, także to wszystko jest, to się zazębia. Sprowadza się to do tego, że jest to dużo bardziej efektywne, wydajne i tak dalej, i tak dalej. Tak, nawet czas oczekiwania jest dosyć ważny. Także 60% należy do szpitali, które mają robią to dla zysku. No, można powiedzieć, jakiego zysku, tak? Niektórzy mają problemy, jak wysoki jest ten zysk. A pozostałe tam 20-30% no to należy do uczelni medycznych, no i tam kilkanaście procent jest jeszcze niezależnych, no ale to też im jest bardzo ciężko się utrzymać. Cała ta rewolucja przemysłowa w tych usługach w zasadzie pozwoliła tym najbardziej wyspecjalizowanym i efektywnym firmom przerosnąć całą tą konkurencję no w całej Ameryce, można powiedzieć. Jest to coś podobnego do tego, co Henry Ford zrobił z samochodami przed tym masową produkcją Forda T. No to robili różne samochody tu i tam, klepali to, silniki tam z Niemiec sprowadzali, czy też w Ameryce robili. No ale to wszystko było takie na zamówienie, niestandardowe, bardzo drogie. On przyszedł i mówi, masówkę będę robił. No i ten Ford T, no to on tam kosztował niecały chyba parę miesięcy pracy robotnika. Tak, także to było duże przeskoczenie. Wegmans jest następna duży taki sklep. No, możliwe, że pójdę tam i ponagrywam trochę, żeby pokazać tą skalę tego wszystkiego. Wegman no to miał w Rochester w Nowym Jorku, to jest stolica na północy bardziej, nie Nowy Jork City, bo Nowy Jork City no to jest przy oceanie. No i oni tam w latach 60. w zasadzie już otworzyli to, ale wszystko naokoło tego miasta. Niedawno tam w 1999 roku w Princeton w New Jersey się otworzyli, no także powiedzmy 20-30 lat temu, później w Brooklyn w 2019 roku, także powoli się rozchodzą, no ale też mają bardzo, bardzo dużo. I oni ciągle robią wielkie i konkurują z tymi małymi, mniejszymi firmami. No ale sporo tych mniejszych firm też się troszeczkę
zmienia, no jakoś wytrzymują. Dużo ludzi narzeka bardzo na te wielkie sieciówki, kiedy one wchodzą, że to załatwi biznes tych powiedzmy rodzinny, tak? Tutaj to nazywają to mom and pop, czyli mamuśka i tatusiek sklep, tak? To jest, ale pokazuje to, że 30-40 lat z przeszłości pokazuje, że to nie jest ten sam tort do pocięcia. Pokazuje, że jak przychodzi jakaś nowa firma, nawet taka gastronomiczna czy innego rodzaju, no to ten tort się po prostu rozrasta. Po prostu się rozrasta, no bo ta firma większa oferuje jakieś inne rzeczy, które są kupowane, które nie były dostępne i nie były kupowane. Także ludzie ogólnie tak lokalnie, to się wszystko to rozwija, no i przychodzi wtedy też i praca, i jeżeli jest praca, no to też są i pieniądze wydawane i tak dalej, i tak dalej. Pozwala to na to, że oni wchodzą po prostu do mniejszych miast, gdzie tam nie było i miast i przedmieść, tam gdzie dużo było zmonopolizowanych takich lokalnych miejsc, to pozwala na konkurencję i zmniejszenie pieniędzy i poprawienie ogólnego stanu. W wielu miejscach zatrudnienie spada, szczególnie takich ludzie, rzemieślnicy. Wśród rzemieślników, powiedzmy hydraulicy czy elektrycy, którzy tam instalują te kable, no to tam nikt nie idzie do pracy. Nie chcą Amerykanie, młodzi ludzie pracować fizycznie, no ale nie ma też tej organizacji. Nie ma tego, można powiedzieć, siły przebicia. Jak się popatrzy w Ameryce, to w ciągu ostatnich kilku dekad, dziesięcioleci, no to 10% firm na szczycie w zasadzie robi 80% pensji, no i zatrudnienia, i wzrostu zatrudnienia. Także to jest poważna sprawa. W latach 1980 no to były potężne jakieś takie konglomeraty i one w zasadzie kontrolowały, czy miały ten biznes, czy przedsiębiorstwo.